tacie rysuje taki wzór. Mama po prostu miała go w jakimś zeszycie. Po prostu wyrwałam tą stronę i teraz pomaluję. Michał sobie gra w Slime Rancher. Tak, i robię achievementa. Ja rysuję. Ninka rysuje, koloruje sobie. Tak się chyba nie da. Mama montuje film. Tak, coś robi. No właśnie, później będziemy robić lekcje, nie, Michasiu? Ale to dopiero po obiedzie. O, tu masz fajną miejscówkę. Bo wtedy była noc, teraz jest dzień, nie? A ja wam pokażę, jak skończę już rysować. To wtedy wam pokażę, jak wygląda właśnie obrazy. Dobrze, Ninusiu. No, Nina, super. Już prawie kończysz. No tak, tak. Mamy aktualizację naszej Monstery. Ona już rozwinęła te dwa listki, które pokazywałam wam, jak były jeszcze całkiem takie, wiecie, zwinięte. Tu jest całkiem nowy i tak, i tutaj ten jest świeżutki. Także troszeczkę teraz listków ma. Całkiem nowych. Całkiem nowych. Na razie nic tutaj nie zauważyłam, żeby coś nowego wypuszczało. O, takie piękne. Świeżutkie listki, więc jakoś sobie tutaj nieźle radzi. No. No, listki są gumowe, można powiedzieć. Są gumowe, takie delikatne, fajne, świeżutkie. Śliczne, śmieszne. Monstera całkiem sobie fajnie radzi. A tutaj obok mam mój nowy nabytek. Także muszę jeszcze tutaj ziemię zmienić, ale fajnie to pasuje.
I ostatni fiołeczek, który wykopałam od mamy z ogródka. Mam zamiar je wsadzić w doniczkę na balkonie. I mam nadzieję, że mi się przyjmą. Piękne fiołki. Uwielbiam, to są moje ulubione kwiaty. Zobaczcie, jakie piękne pola, bezkresne. Świeże powietrze, ptaszki śpiewają. Jakie piękne chmury. Tam gdzieś w oddali słychać jakieś traktory. Naprawdę, tutaj nie ma tego całego zgiełku. Naprawdę nie ma. Można odpocząć psychicznie. Zanim się wróci do miasta i z powrotem do pracy. Naprawdę. Pięknie. Pięknie. Dzisiejszy vlog będzie właśnie taki. Z łona natury, ze świeżego powietrza, z pięknych okolic. Także jeżeli Wam tego brakuje, to jak najbardziej oglądajcie tego vloga. Tutaj właśnie chodzą bażanty, takie piękne. Samce są takie ubarwione bardzo, samiczki nie, są takie szare, ale samce mają piękne pióra i one też wydają takie specyficzne dźwięki. Może będzie słychać. Poczekamy. Okej, kochani, ja już jestem w domu na wsi. Tutaj naprawdę jest cisza, spokój. Tu w okolicy słychać bażanty, bo tutaj właśnie chodzą. Jest pięknie. Słoneczko akurat zaszło, ale na pewno zaraz wyjdzie, bo jest akurat za chmurą. Tutaj można, wiecie, poddychać świeżym powietrzem. I się nie bać. Tutaj, wiecie, na spacer nie wychodzi się z lękiem. Po prostu tu są pustki, nie ma nikogo. Są puste pola. Jest pięknie. Teraz Wam pokażę, słuchajcie, jak tu wygląda. Tutaj mamy znowu puste pole. Tutaj latem była kukurydza piękna. Taka wysoka, zielona. Naprawdę tutaj z dziećmi fajnie się bawiliśmy w tej kukurydzy. Tu jest droga. Tutaj jak byłam mała, to zjeżdżałam na sankach z tej górki. Tu jest nasz lasek. Nasz prywatny tutaj lasek. Tam jest nasza oaza spokoju i ciszy, więc bardzo dobrze, że mamy takie miejsce. W takich właśnie momentach się to docenia, kiedy rzeczywiście jest gdzie uciec, no bo w mieście no to wszelkie jakieś spacery odpadają. Ja to tak naprawdę też tylko jeżdżę do pracy i wracam i jedynie, słuchajcie, to są jakieś zakupy robimy. I nigdzie więcej nie wychodzimy. O, słoneczko wychodzi. Zobaczcie, słoneczko wyszło. Super. O, ale naprawdę jest dzisiaj ciepło i nie ma takiego wiatru jak wczoraj. Pięknie jest, pięknie, pięknie. Szafirki malutkie. Tu wisienka, jeszcze nie kwitnie. Tam mamy szklarenkę. Też zaraz Wam pokażę, jak fajnie w niej wszystko, jak fajnie w niej już rzodkiewka wzrasta. Tutaj jest aronia. Tutaj mamy boróweczki kwitnące, forsycja. Pięknie. Mała malwa. Tak. Zobaczcie, jakie piękne listki ma malwa. Rewelacja. Tutaj będzie malwa rosła. A tutaj w ogródku wzrasta łubin. To jest taka roślina, która wzrasta dopiero na drugi rok. Więc moja mama ją rok temu kupiła mojej mamie nasiona.
i moja mama rok temu go tutaj właśnie wysiała. A teraz zobaczcie, jak już pięknie rośnie. Więc miejmy nadzieję, że będziemy tego lata cieszyć się pięknymi kwiatami łubinu. Uwielbiam łubin. Więc jestem bardzo ciekawa, jak on tutaj sobie da radę. No zawsze ogólnie rósł w tym ogródku, więc myślę, że będzie mu tutaj dobrze. Idziemy do szklarenki. O, ale cieplutko. Tu w szklarence zawsze panuje taka, słuchajcie, fajna atmosfera. Lubię w szklarence ten zapach taki właśnie tej mokrej takiej ziemi. Zobaczcie, tutaj już rośnie, tutaj rosną malutkie rzodkiewki. A tutaj fiołeczki. Piękne. Piękne. A zobaczcie, jak tutaj się pięknie rozrosły właśnie te sukulenty. Piękne. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Bardzo dużo. A tutaj młodziutkie. Zobaczcie, jakie śmieszne. Fiołek w tych sukulentach. One go tu chyba zgniotą, tego fiołeczka. Biedny fiołeczek. Włożymy go do moich fiołeczków.